Siemano wam wszystkim tutaj w kolejnym odcinku, w kolejnym materiale z serii Czy pamiętasz, czy nie? To jest drugi odcinek. W tym odcinku omówimy sobie drugą generację PlayStation. Być może część z was ją pamięta, część nie, bo teraz wychodzi za rok albo w tym roku PlayStation 5. Także to już jest kolejna generacja, także pewnie PlayStation 3 i 4 stanieją jak barszcz. PlayStation 2 było bardzo małym PlayStation, okrągłym, gdzie płyty się wkładało do takiej okrągłej kasetki, zamykało od góry i można było grać, i to było coś niesamowitego. Ja nie grałem, ale grałem u znajomych, na przykład w Atlantydę, w gry Disneya, więc coś tam pamiętam. I to było, ta plejka była tylko i wyłącznie w jednym kolorze, w kolorze szarym. Na szarym tle, na szarym tle było logo PlayStation. Czerwono, niebiesko, zielono, żółte chyba, tak? Więc cztery kolory. I to było takie kultowe, więc teraz jakby było takie PlayStation, jakby stworzyli jakiś muzeum dawnych konsol, to na pewno PlayStation by tam trafiło jako jedno z pierwszych, bo to jednak jest kawałek historii, jeżeli chodzi o gaming. Jeszcze wtedy chyba nie było pojęcia gaming, ale teraz już można o tym mówić jako gamingu, więc jeżeli mieliście PlayStation, to podzielcie się pod filmem tym, czy mieliście, jakie mieliście doświadczenia z PlayStation, jakie mieliście gry. Ja niestety nie miałem i chyba nie będę mieć, chociaż PlayStation 3, jak powiedziałem wcześniej, już jest pewnie tanie, ale niestety Sony, jak kiedyś do nich pisałem o pada przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, stwierdzili, że to jest za mała nisza, żeby ją wypełnić, za mało osób by grało, więc ja jako osoba niepełnosprawna z jedną sprawną ręką zbytnio nie mogę niestety grać na padach, więc zostaje mi komputer. Wiadomo, że teraz komputery są na tyle silne jak i konsole, no ale wiadomo, że na konsole wychodzą czasami takie ekskluzywy, jak na przykład Red Dead Redemption 1 czy 2, czy na przykład, nie wiem, co tam było ostatnio, no wiele gier, także no niestety ja nie mogę w niektóre te gry pograć, ponieważ są tylko na PlayStation, a ja PlayStation nie mogę mieć, więc zobaczymy, może kiedyś. Więc do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. See ya. Życzę wam dobrego dnia i do zobaczenia.